4 kwietnia. Wiosna. Przynajmniej tak mówią. Zresztą zaraz zobaczymy, czy jest wiosna. Ogólnie plan był taki, żeby wstać sobie rano i nagrać film. Film na temat treningu, film na temat sportu. Ale nie zawsze wychodzi to wszystko. Człowiek wstaje rano i mu się cholernie nie chce mu się myśleć. Tym bardziej, że jutro jest pierwszy dzień Wielkanocy. Pierwszy dzień świąt. Później jest lany poniedziałek, też nie będzie czasu, żeby nagrać porządny film. A we wtorek już jest praca. Także wstałem rano i stwierdziłem, że włączę kamerę i zacznę nagrywać swoją maskę. Jak widzicie, śniadanko, godzina 5 rano, w sumie to już 5:30. I oczywiście, no chciałem powiedzieć komputer, a jak widzicie, to są cycki. Trzeba znaleźć sobie jakiś film do oglądania. No bo jak to jeść bez oglądania czegoś? Chyba sami to dobrze wiecie. Jeśli się nie mylę, znalazłem jakiś film Rocka. Nie mam zbyt wielu kanałów subskrybowanych, także nie ma też zbytnio dużego wyboru, no ale dobra. Także smacznego mi. O tak, mycie zębów. Z myciem zębów jest ciekawa sprawa. Jest tak jak z podcieraniem tyłka. Robisz to po śniadaniu. Chociaż niektórzy myją zęby jeszcze przed śniadaniem. Ja wolę sobie wyskrabać język w tym momencie. Wtedy jedzenie całkiem lepiej smakuje. Nie wali z japy. No właśnie, mycie japy. Jedyna rzecz, która mnie budzi o poranku. No i oczywiście Guild Wars 2 o 5 rano. Wchodzę na chwilę, żeby odebrać sobie skrzynkę z nagrodami. Także jestem jakieś 2 minuty w grze. Później wychodzę. No i poświęcam sobie jakieś 1,5 godziny na pracę. Wszystko jedno, czy to jest weekend, czy to jest dzień na tygodniu. Nawet w weekendy muszę popracować, żeby trochę tej kasy wpadło. No i co my tu mamy dalej? YouTube. No i mail. Sprawdzamy maila, a dokładnie mówiąc wasze komentarze i subskrypcje. Nigdy nie wykasowałem sobie adnotacji. Odkąd 2 lata mam kanał, za każdym razem, każdego dnia przychodzą mi adnotacje z subskrypcjami, z komentarzami, z wiadomościami od was, także wszystko widzę. Ani jednej wiadomości czy komentarza nie ominąłem. Niemniej jednak nie na każdy komentarz jestem w stanie odpowiedzieć, co jest logiczne. Ponieważ nie każdy z was ma konto na Google+. 4 kwietnia i leży śnieg. Na dworze jest jakieś 2 stopnie. Chociaż jak patrzę przez okno, to myślę, że jest -1, bo ten śnieg się utrzymuje. Jest już godzina po 6. Mój kaktus myśli, że jednak jest wiosna, bo już prawie zakwitł pierwszy kwiatek w tym roku. Że nie jest źle. No i pierwsza herbatka, czy pierwsze zioło. Trzeba się leczyć od samego rana. Zioło szczeci. Nie mylić ze szczaniem. Chociaż też jest moczopędny. No, po herbatce i po pracy trzeba oczywiście troszeczkę poćwiczyć. Na początku ruchanie powietrza. Później standardowy trening podobny, który pokazywałem w filmie Super Stawy. Mimo, już mam 25-6 lat. Uważam, że jeżeli uprawiasz sport, powinieneś chociaż trochę przykładać się do zdrowia stawów i całego ciała i oprócz samego wysiłku fizycznego, czyli tego treningu kilka razy w tygodniu, powinien sobie robić taki nawet 5-10-minutowy trening z rana. A jako, że jest sobota, trzeba posprzątać. Sprzątam raz w tygodniu porządnie całą chałupę. Nie ma sensu sprzątać codziennie, już nie popadajmy w paranoję. Trzeba odkurzyć, powycierać kurze, umyć kibel, czyli kompletnie standardowo. Ja przyznam, że nie lubię żyć w brudzie. Moja mamuśka sprzątała kilka razy w tygodniu, jednak to mi po niej nie zostało. Kilka razy w tygodniu to trochę za dużo, ale jedno sprzątanie wystarczy. No, najważniejsze, posprzątać koło komputera, żeby się nie kurzyło. Prawda, komputer psikam 2 razy do roku sprężonym powietrzem, więc i tak dobrze chodzi, ale mimo wszystko najwięcej kurzu się zbiera właśnie koło niego. Sobota jest jeszcze moim dniem treningowym i mam taki zwyczaj, że jak robię trening, to nie idę na zakupy. Tak jest zawsze. W sumie nie wyrabiam się z tym wszystkim, więc stwierdziłem, że jak będę ćwiczył tego dnia, to nie idę do sklepu. Także nie będzie dzisiaj wychodzenia do sklepu, ale później będzie wychodzenie na dwór, więc spokojnie, nie będzie cały czas Kevin sam w domu. No i czas będzie zjeść drugi posiłek przedtreningowy, a w czasie jedzenia posiłku oczywiście na tablecie trzeba obejrzeć coś na YouTubie. A ja oglądam anime Tokyo Ghoul, które
Wyście mi polecili, bardzo za to dziękuję, jest naprawdę zajebiste, może niekoniecznie do posiłku, ponieważ są tam takie elementy, które mogą odrzucać od jedzenia, no ale ogólnie rzecz biorąc polecam. Dobra, wracamy do komputera po posiłku, mam jeszcze chwilkę czasu, więc wbijam sobie w LoL'a na jeden meczyk, żeby zagrać. Ostatnio oprócz Guild Warsa gram w LoL'a, a czasem też gram w Hotsa, czyli Heroes of the Storm, kolejna świetna gra. Ale o tym może w innym odcinku. Czas się przebrać. Super zajebista koszulka jebiąca w oczy. Lubię takie ubrania, które napierdzielają w gały. Takie jakbym ubrał się jak strażnik miejski i chodził w takiej kamizelce odblaskowej albo jak rowerzysta wieczorem. O treningu zbyt wiele nie mogę powiedzieć. Jedyne, co mi się nasuwa na myśl, to to, że muszę wziąć się w garść. Mimo iż nie mogę niektórych ćwiczeń robić, muszę usystematyzować kolejność i dobrać sobie jedne ćwiczenia, które będę robił zawsze. No bo jak wiecie, żeby być dobrym w wyciskaniu na ławce płaskiej, trzeba wyciskać na ławce płaskiej. Żeby być dobry w piłkę nożną, trzeba grać w piłkę nożną. Żeby być dobry w bieganiu, no to trzeba biegać. Więc te wszystkie modyfikacje treningu, częste zmiany ćwiczeń, cholernie nie służą budowaniu siły i sprawności. No może sprawności jeszcze, ale siły. Im częściej zmieniacie ćwiczenia, tym jesteście... może nie słabsi, ale tym wolniej się rozwijacie w tych ćwiczeniach. Sam zauważyłem to po sobie. Więc postanowiłem, że nie będę na razie wyciskał na ławce płaskiej. Będę robić wszystkie ćwiczenia związane z pompkami tak, by dojść do 5 powtórzeń pompki na jednej ręce. Dopiero po tym wrócę do wyciskania na ławce płaskiej, ale na razie trzymam się tego. Mam zamiar też przez jakiś czas nie robić pompek scyzorykowych i wrócić do wyciskania jednorącz kettla, jak najdłużej to robić, zrobić progresję, tak żeby dojść do jakichś 17, może 18 kg wyciskaniu żołnierskim na 8 powtórzeń. Jedyny trening, jaki jest dobrze usystematyzowany, no to trening dołu, bo tam robię tylko przysiady, mostki i wykroki, nic więcej. Od wielu miesięcy robię tylko te ćwiczenia. Dlatego, jeśli chodzi o górę, muszę zrobić tak samo, trzymać się jednych ćwiczeń. Do gum dodać jakieś podciąganie na drążku w końcu, chociaż boję się go robić ze względu na te palce. No ale postanowiłem, że czas najwyższy coś zmienić, więc dam sobie podciąganie wertykalne, czyli takie z nogami na podłodze. No i zobaczymy, co z tego będzie, bo te gumy to są o dupę potłuc. Co prawda pompują plecy, można fajnie je spiąć, gdy się spina łopatki do siebie. Niby jest ta pompa pleców, ale to nie jest ćwiczenie, które da masę czy jakąś sprawność, więc będę musiał robić chociaż po jedno powtórzenie, 5 serii, po jedno powtórzenie podciągania na drążku. No ale stanie na rękach i opuszczenie negatywne na pewno zostawię, jeśli chodzi o barki, żeby ta siła nie spadła, moje chude łapy teraz. A właśnie, a propos chudych łap, ja tutaj robię na treningu biceps, ale po chuj ja go robię. Ja to muszę wypierdolić, żadnych bicepsów nie będę robił, muszę zrobić konkretne, wielostawowe, trudne ćwiczenia, także już wypierdolę ten biceps i zamiast niego będę robił właśnie podciąganie wertykalne. I zostawię pompki na poręczach, tak żeby w drugiej serii regularnie dorzucać ciężaru. No bo zarówno w pierwszej, jak i w drugiej serii robię sobie powtórzenia bez dodatkowego ciężaru, no i jest troszeczkę za lekko, więc czas dorzucić ciężaru. Może to pomoże mi dorzucić tych kilogramów, które chciałbym dorzucić do wakacji, chociaż zdaję sobie sprawę, że przy aktualnej diecie i lekach no dorzucenie jakichkolwiek kilogramów będzie dużym problemem. Niemniej jednak będę się starał i zobaczymy, co z tego będzie. Widzicie, jest godzina 12:40. Teraz robię treningi dosyć wcześnie. Ze względu na to, że jem tylko 4 posiłki dziennie. Trudno mi było się przestawić na początku na te 4 posiłki. Myślałem, kurwa, tak mało jedzenia, będzie tragedia. Ale z drugiej strony nie jest tak źle. Można je troszeczkę objętościowo podgonić, a jeżeli człowiek myśli o tym, żeby dorzucić kilka kilogramów, robić masę, no to po prostu dojada między posiłkami i się tym nie przejmuje. Tak, po treningu trzeba się umyć, nie być brudasem. Przynajmniej ja tak uważam. Znam niektóre osoby, które po treningu nie myją się. A zaraz po prysznicu robimy shake'a. Kilka suplementów mi zostało. Do BCAA dodaję standardowe carbo, a do tego witaminę C lewoskrętną w postaci proszku. 1 gram takiej witaminy. No i po umyciu się, po wypiciu shake'a, siadam znowu do komputera, na maila ZNS pytanie i odpowiadam na wasze pytania.
pytań zawsze jest w pizdu. A druga sprawa, zazwyczaj pytania to książki, czyli siadając przy jednym pytaniu, odpowiadam na nie pół godziny, coś takiego. Zawsze daję sobie 45 minut na odpowiadanie na pytania dziennie, dlatego możecie sobie wyobrazić, że odpowiadam na dwa, czasem tylko trzy pytania. No dobra, czas najwyższy poczytać sobie książkę. Ale właśnie, niedługo będzie mój czas posiłku potreningowego, nie jem go od razu. W tym czasie mogę sobie zrobić śniadanko i przypomniało mi się, że nie dałem pełnego filmu z moim posiłkiem potreningowym, dlatego zaraz pojawi się na górze po prawej stronie. W czasie robienia śniadania robię zazwyczaj też kolację. Jako że gotuję sobie na kilka dni, to rano gotuję tylko ryże i kaszę. Mięso i warzywa robię tak na 3 dni. Gotowanie tego żarcia codziennie to jest katorga, dlatego wolę sobie gotować bardziej wojskowo, czyli napierdolić z tego jedzenia do lodówki, co tam będzie za dużo, to zamrożę. Chociaż ja jestem człowiekiem, który jak nagotuje dużo, to wszystko zjada w ciągu tych 3 dni. Jest o wiele wygodniej. Jak widzicie na górze po prawej stronie jest ryż, marchewka, no i kurczak z sosem. Do tego dojdą jeszcze jakieś tłuszcze. I to zależy jakie, bo czasem wpierdolę sobie kokosankę, a jako że jest przed świętami i mam w domu makowca, no to dopierdolę sobie jeszcze makowca. Z tym, że mój makowiec polega na tym, że jest na cieście żytnim i z ksylitolem, a nie zwykłym cukrem. Jednak nawet ze względu na święta nie ma żadnych odstępstw od diety ze względu na moją chorobę. Cały czas trzymam się zdrowego żarcia i tego, co muszę trzymać w diecie przeciwgrzybicznej. No, czas czytania książki po południu. Zwykle łażę sobie po chałupie i czytam. Nie mogę siedzieć w miejscu, żeby mi się lepiej jedzenie zaczęło trawić, bo jak siedzę w miejscu, to tylko brzuch mi rośnie. Więc muszę sobie łazić. Chociaż faktycznie, czasem sobie siądę i położę się, żeby jakiś ciekawszy fragment przeczytać. Aktualnie czytam Ukryte terapie pana Zięby. Oczywiście recenzja będzie za jakiś czas, ale musicie dać mi jeszcze chwilę. Niech ogarnę się dobrze z tą książką, a ona jest naprawdę potężna. Ma wiele świetnych informacji, więc muszę to zebrać do kupy, żeby recenzja była naprawdę ciekawa i przydatna. Tak, po południu trzeba przypierdolić sobie krople do oczu i obejrzeć Teleekspres. Godzina 17, standardowo. Jedyna rzecz, jaką oglądam w telewizji. Wiadomości na Polsacie czy na TVN-ie są tak chujowe i dołujące, że wolę nawet ich nie włączać. A na Teleekspresie, no, nie ma tak wielu negatywnych informacji. Kolejna moja herbata, tym razem dwie szklanki, dwa kubki, jak kto woli, czystka. Jako, że jest godzina 18, nie ma już śniegu i nawet wychodzi słońce, postanowiłem, że wyjdę w końcu na spacer, nie mogę cały dzień siedzieć w domu. To jest ważna sprawa. Oddychanie świeżym powietrzem również pomaga na moją chorobę, więc staram się być codziennie na dworze, przynajmniej na pół godziny wyjść, jeżeli pogoda jest naprawdę chujowa. Widzicie, kwiatki wyszły, niby jest wiosna, ale od tego zjebanego mrozu i śniegu, no to nawet one nie wytrzymają za długo. A jak widzicie, na polu jest kiepsko. Moim zdaniem to nie wygląda na wiosnę, tylko na początek jesieni. Ale podobno już niedługo ma być ciepło. No, spójrzcie na mnie, jak ja kurwa w zimowej kurtce jestem i czapce. No, bo było jakieś 3 stopnie. Nawet mimo słońca człowiek nie odczuwał tego ciepła. Ostatni posiłek, nic skomplikowanego, oczywiście orzechy, do tego pasta rybna z jajkiem. Tutaj troszeczkę rzeżuchy sobie zrobiłem, z sałatką, dodatkowo 1,5 jajka i kanapki. No i co? Dzień mi się kończy, oczywiście wieczorem jeszcze pograłem sobie w Guild Warsa z Tomaszem. No i to będzie tyle, moi drodzy. Trzymajcie się, a w następnym odcinku będzie już coś konkretnego.